Polska najlepiej ze wszystkich krajów europejskich w dotychczasowych doświadczeniach wykorzystała środki europejskie i mogę powiedzieć, że dzięki bardzo dobrej realizacji, zwłaszcza w latach 2008-2010, kultura otrzymała środki z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 68 milionów euro dodatkowo. I dzięki także dobrej realizacji z funduszów Europejskiego Obszaru Gospodarczego ponad 60 milionów euro dostaliśmy w drugiej transzy. Mamy sytuację gigantycznej zmiany, bo jest to zmiana absolutnie gigantyczna, jeżeli chodzi o Śląsk. Patrzę na Śląsk całościowo, więc na tym Śląsku widzę i Bielsko-Białą, i Częstochowę, i oczywiście Katowice, i mniejsze miejscowości. Ale przypomnę, że w Częstochowie realizowaliśmy dwa projekty związane z Jasną Górą. Realizowaliśmy Filharmonię Częstochowską, realizowaliśmy Liceum Plastyczne. W Bielsku-Białej zbudowaliśmy salę koncertową dla Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. W Katowicach realizujemy dwie inwestycje niezwykle ważne, zwłaszcza salę filharmoniczną dla Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia, do tego Muzeum Śląskie. Trzeba pamiętać o tym, że są to projekty tak zwane twarde, wymagające gigantycznych nakładów i do tego dochodzą projekty także perspektywiczne, związane na przykład z digitalizacją zasobów Biblioteki Śląskiej. Polska dzięki temu, że znalazła się w Unii Europejskiej, nie jest petentem instytucji zagranicznych. Wystarczy popatrzeć na pracę Instytutu Adama Mickiewicza i dyrektora tego instytutu Pawła Potoroczyna. Wiemy, że wszystkie najważniejsze sale prezentacji polskiej sztuki, ale także polskiego teatru, także polskiej muzyki zostały Polsce udostępnione, otwarte, nie bez wysiłku, nie bez konsekwentnego działania, ale proszę zwrócić uwagę, gdzie są prezentowani nasi najwięksi w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o Edynburg, polski teatr w Edynburgu właściwie jest teatrem dominującym i to co dwa, co trzy lata. Jeżeli chodzi o Awinion, polscy artyści są tam najbardziej cenieni. Jeżeli chodzi o MOMę, pierwsza pełna monograficzna wystawa polskiej artystki, nieżyjącej Aliny Szapocznikow, cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. Polska prezydencja w Unii Europejskiej była najwyżej oceniona w obszarze właśnie kultury. Polska, będąc zresztą liderem absorpcji środków europejskich, na drugim miejscu są Włosi z kwotą o połowę niższą, dzięki bardzo dobrej realizacji zapewniła sobie poważne gwarancje na następną perspektywę 2014-2020 na kwotę nieco wyższą od tej, którą pozyskaliśmy w poprzedniej perspektywie. Jesteśmy w tej materii w Europie jedynym państwem, który uzyskał tak korzystną decyzję.